Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich podcastów przemyśleń dotyczących tym razem błędów w myśleniu, w sposobie myślenia, które jest jednym z najważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o Twój progres, jeżeli chodzi o Twoje postępy związane z wszelkiego rodzaju zmianami zachodzącymi w Twoim życiu, w Twoim organizmie, w Twojej sylwetce. Więc jeżeli chcesz dokonać trwałych zmian, także sylwetki, także zdrowia, sprawności, to zostań w tym materiale i oczywiście co się stanie, jeśli tego nie zrobisz? Prawdopodobnie naprawisz na chwilę swoją fizyczność, natomiast te błędy, które tutaj popełniasz, spowodują, że wrócisz do punktu wyjścia bardzo szybko. Tak więc zanim zaczniemy, jeszcze raz proszę, jeżeli podobają Ci się moje materiały, o łapkę w górę oraz subskrypcję i zaznaczenie dzwoneczka, tak abyśmy mogli na bieżąco Ciebie informować o tym, że pojawia się nowy materiał, a tymczasem zaczynamy! Tak więc pierwszym z takich błędów jest obwinianie innych za to, co nam się nie udaje, za nasze niepowodzenia. Jest to wielki błąd w sposobie myślenia, który spowalnia Cię niesamowicie w Twoim progresie, ponieważ powoduje, że cały czas rozglądasz się i szukasz wszędzie indziej niż tylko poza swoją własną osobą, swoim własnym otoczeniem, swoim własnym zachowaniem, nawykami swoimi, tych sytuacji, które mogłyby zostać na nie przeniesiona wina za to, że to Ty nie idziesz do przodu, nie udaje Ci się coś wykonać. Natomiast skup się na tym, żeby właśnie patrzeć na siebie w głąb i dostrzegać te obszary swojej osobowości, swojej natury, swoich zachowań, nawyków, odruchów, które powodują, że jesteś w miejscu i stoisz zamiast iść do przodu. Tak więc, jeżeli podobał Ci się ten materiał, przenieś się w tym momencie na YouTube'a, masz link w opisie i widzimy się w kolejnym. Następną rzeczą, która jest dużym błędem w sposobie myślenia, który sprawia, że Twoja sylwetka, Twoje zdrowie, Twoja sprawność stoją, a wręcz nawet kuleją i wracają do poprzednich poziomów, jest szukanie dróg na skróty. Te drogi na skróty to takie rozwiązania tymczasowe, jakieś diety cud, jakieś rozwiązania, które mają za zadanie pozornie rozwiązać Twój problem, natomiast tak naprawdę wydłużają tę drogę. Ograniczanie posiłków, szukanie jakichś dziwnych właśnie diet, zagładzanie się lub wręcz obiadanie jakimś dziwnym sposobem. No jest tych sposobów mnóstwo, nie znam ich wszystkich, nie pamiętam już, natomiast do czego to prowadzi? No, próbujemy sobie drogę skrócić, co powoduje, że tak naprawdę wydaje nam się, że przez chwilę jest dobrze, a potem następuje całkowita klapa. Tak więc nie rób tego, bo to tak naprawdę nigdy nie ma prawa zadziałać. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, oczywiście zapraszam do obejrzenia całego na YouTubie. Link znajdziesz w opisie. Następną rzeczą, która tak naprawdę w Twoim sposobie myślenia nie działa, jest brak zrozumienia, że ta realna zmiana, prawdziwa przemiana, transformacja musi nastąpić w Tobie, Twojej osobie. I nie może tutaj być mowy o tym, aby szukać tego na zewnątrz, ponieważ właśnie wewnątrz w nas leży gdzieś problem, którego musimy przyjąć, zaakceptować i znaleźć na niego rozwiązanie, znaleźć na niego jakiś sposób, który będzie powodował, że będziesz iść do przodu. Jeżeli nie będziesz tego akceptować, to Twój bieżący system, bez względu na to, jak bardzo się zaangażujesz w treningi, w dietę, w cokolwiek innego, będzie kuleć, ponieważ znajdą się szybko w nim dziury i problemy, które będą powodowały, że tylko i wyłącznie to źródło prawdziwego problemu wróci do Ciebie jeszcze szybciej niż nawet Ci się wydaje. Tak więc zmień to i zobaczysz, jak szybko będziesz szedł do przodu. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to oczywiście zapraszam na YouTube'a, link znajdziesz w opisie. Kolejną taką rzeczą, która powoduje, że ludzie stoją takim błędem w sposobie myślenia, jest również to, że wydaje nam się, że już wszystko wiemy. Ja to wiem, ja to słyszałem, Ty mi już tutaj nie mów, bo ja o tym doskonale sobie zdaję sprawę. Natomiast czy to wystarcza? Tak, do pewnego stopnia wystarcza, natomiast w większości spraw, które związane są ze zdrowiem, ze sprawnością, z czymkolwiek związanym z poprawą stanu naszego bytu, tak naprawdę nie wystarczy czegoś wiedzieć. Trzeba to wdrożyć w życie, trzeba to zaakceptować, że ta zmiana będzie bardzo tymczasowa, jeśli tylko zaistnieje na chwilkę ta przemiana. I to, że coś wiesz, że to wydaje Ci się, że tak naprawdę wiesz, to jeszcze o niczym tak naprawdę nie świadczy. Tak więc zaakceptuj to, zrozum, poproś kogoś o poradę i wdrażaj to w życie, a zobaczysz naprawdę wielką różnicę. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to oczywiście zapraszam na YouTube'a, link znajdziesz w opisie tego filmu. Idąc dalej, kolejnym błędem naszego sposobu myślenia jest podejście na zasadzie tylko ja mam rację, ja wiem jak to zrobić, ja już to przerabiałem, to jest jedyny możliwy sposób, inaczej się nie da w moich okolicznościach, to jedyna droga, ty nic nie wiesz, bo ty nie jesteś mną i na pewno nie przeżywałeś niczego podobnego. Tak zachowuje się wiele osób, które wydaje im się, że ich problem jest jakimś unikalnym fatum, które ciąży tylko nad ich osobą i nie dotyczy nikogo innego. Prawdę mówiąc, wszyscy przerabiamy dokładnie te same sytuacje w swoim życiu i tylko i wyłącznie drobne szczegóły, drobne detale naszych prywatnych wydarzeń sprawiają, że wydaje nam się, że jesteśmy tacy wyjątkowi, a prawda jest zupełnie inna. Tak więc postaraj się posłuchać kogoś, kto już przerabiał tą ścieżkę i wyciągnąć z tego wnioski, a zobaczysz, że szybko bardzo wiele rzeczy zacznie się zmieniać na lepsze w Twoim życiu, gdy przyjmiesz to do wiadomości. A jeżeli podobał Ci się ten materiał, to link do YouTube'a znajdziesz w opisie. Kolejną rzeczą, która stoi często na drodze w Twoim sposobie myślenia, jest brak umiejętności przepraszania. Przepraszania za błędy, które wykonaliśmy w przypadku innych ludzi, ale także za te błędy, które dotyczą naszych posunięć względem nas samych. Nie umiemy sami siebie rozgrzeszać z tych błędów, które popełniliśmy w przeszłości. Kim byliśmy, nie umiemy sobie dawać wybaczenia za to, nie umiemy przyjąć do wiadomości tego, że już teraz powinniśmy stać się zupełnie inną osobą, aby pójść do przodu i zapomnieć o tych wydarzeniach, które w tym momencie nie mają najmniejszego znaczenia. A natomiast przepraszamy ludzi, którzy nic nie znaczą dla nas i im pokazujemy, jacy to my nie jesteśmy przed nimi ulegli i tak dalej. Więc przestań taki być, jeżeli zależy Ci na progresie, a zobaczysz naprawdę fantastyczne zmiany w Twoim życiu. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zapraszam oczywiście po więcej na YouTube'a. Link znajdziesz w opisie. Następną rzeczą, która powstrzymuje Cię przed osiąganiem kolejnych poziomów Twojej sprawności i zdrowia, jest tak naprawdę właśnie nieumiejętność akceptowania pomocy. Pomocy ze strony innych, pomocy z różnego rodzaju źródeł dostępnych w internecie, w książkach. Bardzo wiele jest tej wiedzy, jest ona dostępna na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, ale nie umiemy z niej korzystać. Nie potrafimy wyciągnąć tej ręki we właściwy sposób. Często nam się wydaje, że coś liznęliśmy, przeczytaliśmy, kolega nam opowiedział, w skrócie poszliśmy tą drogą właśnie, która niekoniecznie jest najbardziej efektywna, natomiast wydawała się najprostsza, no i stanęliśmy w miejscu. Nie umiemy zaakceptować tej pomocy, nawet gdy ktoś wyciąga do nas rękę, nawet gdy za nią płacimy często, a to poważny błąd. Zastanów się nad tym i postaraj się następnym razem, gdy ktoś chce Ci pomóc, najzwyczajniej w świecie wyciągnąć do niego rękę, aby tę pomoc otrzymać. A jeżeli podobał Ci się ten materiał, po więcej zapraszam na YouTube'a. Kolejnym takim błędem w naszym sposobie myślenia, w rozumowaniu, które zatrzymuje nas i powstrzymuje przed tym, abyśmy osiągnęli kolejne wyższe poziomy naszego progresu, jeśli chodzi o zdrowie, sprawność i różne inne dziedziny życia tak naprawdę, to jest poddawanie się przy pierwszych, poważniejszych trudnościach. Jest to oczekiwane, że trudności się pojawią na naszej ścieżce. Nie ma takiej możliwości, abyśmy pokonywali każdy kolejny pułap, wchodzili na jego wyższe poziomy tego progresu bez jakiegokolwiek oporu. Zatem, żeby pokonać ten opór, musi być taka osoba wytrwała i wytrwale, mądrze dążyć do tego, aby pokonywać te przeszkody. Jeżeli będziemy tylko szukali, jak pracować więcej, to nic to nie da. Znajdźmy najlepsze, najbardziej efektywne metody, a zobaczysz, że Twój progres przeskoczy nie z jednego, dwóch na 5-10 razy szybsze tempo. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zapraszam oczywiście po więcej na YouTube'a. Jeszcze jednym takim powodem, dla którego mamy problemy z naszym sposobem myślenia, z osiąganiem przez to różnego rodzaju znaczących kolejnych etapów w naszym rozwoju, jeżeli chodzi o sprawność, zdrowie, sylwetkę, cokolwiek sobie wybierzesz, jest tak naprawdę niezrozumienie znaczenia mądrej i wytrwałej pracy, ciężkiej takiej, która niekoniecznie jest ciężka fizycznie, ale ciężkiej czasami do ułożenia, bo pokusa jest taka, żeby robić więcej i więcej. Zamiast również znaleźć czas na odpoczynek, znaleźć lepsze metody, które szybciej, bardziej efektywnie pozwolą nam osiągnąć dokładnie ten sam cel. To właśnie znaczy mądra praca, gdyż jeśli tylko będziemy się zamęczać, no to szybko skończy się nasza energia i prawdopodobnie poddamy się, zanim nawet osiągniemy swój cel. Zrób to, sprawdź. Przekonaj się, że to działa. Jeżeli chcesz obejrzeć więcej, zapraszam na YouTube'a. Link w opisie tego filmu. Następnym problemem w sposobie myślenia, który ma wiele osób, które borykają się często z nadwagą i różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, jest czekanie, aż problem sam zniknie, aż ktoś być może nawet zrobi to wręcz za nas. Nie ma tu szansy na powodzenie. Dlaczego? Ponieważ Problem, jeżeli już, to i tylko i wyłącznie może się powiększyć. Jeżeli masz zepsutego zęba, czekając sprawisz, że będzie tylko bardziej boleć. Masz zepsute koło w samochodzie, całe auto może Ci się popsuć, jeżeli nie naprawisz tego. Tak samo jest z każdą inną rzeczą, ale bardzo podobnie jest z naszym zdrowiem, które również będzie kuleć, jeśli w tym momencie nie zaadresujesz tych podstawowych przyczyn swoich problemów i nie zaczniesz tego robić już teraz. Czekanie tylko i wyłącznie pogorszy Twoją sytuację i nic nie pomoże. Zrób to teraz, a zobacz, że przekonasz się, że progres będzie dużo, dużo szybszy niż Ci się wydaje. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, oczywiście zapraszam po więcej. Link znajdziesz w opisie. I to tyle na dzisiaj w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał, że się przydały te podpowiedzi, które zaoferowałem. Jeżeli tak było, to oczywiście proszę Cię jeszcze raz o łapkę w górę, o to, aby zasubskrybować i dać dzwoneczek, tak aby uzyskiwać powiadomienia na temat kolejnych filmów, a tymczasem żegnam się i dziękuję za Twój czas. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!